Kacper Bruździak. Wszystkie te rozmowy dziś zaczynam tak samo. Nie będę mówił, że jesteśmy przy okazji Gali KSW, bo jesteśmy przy okazji Gali FEN, to tak nie zacznę. Ale zaczynam tak samo. Szok. Dużo nerwów było nad ranem, a w zasadzie to w nocy. Wiemy, o czym mówię. Tak, dużo nerwów mnie to kosztowało, ale w tym momencie oddzielam wszystko kreską i myślę tylko o jutrze. To wiesz co, zanim jeszcze o tym jutrze porozmawiamy, to Cię tylko dopytam, bo wiem, że akurat tak jak sobie tutaj gdzieś chwileczkę mieliśmy okazję porozmawiać, zanim jeszcze przed kamerą weszliśmy, wspominałeś o tym, że akurat Ty miałeś tyle szczęścia, że nawet nie straciłeś zbyt wielu jakichś rzeczy, bo inni mieli całkowicie popalone pokoje. Tak, mieli popalone pokoje. Nasza część akurat była tylko zadymiona. No i obudził nas alarm, obudził mnie Kacper, to dzięki niemu zawdzięczam to, że w ogóle... Kacper Formela. Tak, Kacper Formela, dokładnie ten. Obudził mnie, wyszliśmy na czworaka, wziął mnie za ręce, wyszliśmy za czworaka do wyjścia. No i wzięliśmy tylko to, co mamy. Ja akurat byłem w dresie, bo robiłem wagę, więc ubrałem buty szybko i kurtkę i wyszedłem, biorąc to, co najpotrzebniejsze. No i mogę powiedzieć, że to dzięki niemu zawdzięczam to, że stamtąd wyszedłem na czas. I samochód jeszcze udało nam się uratować. Samochód udało nam się uratować. Szczęśliwym trafem stanęliśmy w takim miejscu, gdzie nie spadały żadne elementy z dachu, który płonął. No i bardzo mnie to cieszy, że tak właśnie się stało. W Twoim przypadku była to sytuacja zupełnie w ogóle zadziwiająca i niesamowita. Walkę bierzesz w niedzielę, w ostatniej chwili, przyjeżdżasz na galę i jeszcze tutaj można było jakieś straty materialne ponieść. Na szczęście i nikomu nic się nie stało, a w Waszym przypadku także nie było strat. Ale będzie to wspominać, co? Przy okazji, nawet jakby to wszystko jakoś tam się miało różnie potoczyć. Dokładnie. Myślę, że właśnie... Przez to kształtują się takie wspomnienia, które warto pamiętać i dzięki temu człowiek czuje też, że żyje. Właśnie dzięki temu też, co się stało, można doceniać to, że patrzy się na słońce, że ono świeci, że czuje się powietrze świeże, a nie dusi się w dymie i dzięki temu też można doceniać każdą chwilę. No właśnie, bardzo takie troszeczkę melancholijne, ale bardzo słuszne, bardzo słuszne spostrzeżenie. To wróćmy do tych Twoich przypadków bardziej sportowych. Niedziela, telefon dzwonił i nagle dowiadujesz się, że jedziesz na galę. Kto Ci opowiedział i kto zaproponował taką akurat sytuację? Napisał do mnie Dawid Walasek, menadżer, i potem zadzwonił do mnie trener Jakubek. No i powiedział, że mam to brać. No to ja mówię, dobrze trenerze. Trenerowi Jakubowi się nie odmawia. Nie odmawia się, dlatego mówię, dobrze trenerze, to bierzemy to. No i jestem, bardzo się cieszę z tego. Jestem w dobrej formie, cały czas trenowałem, także nie przyjechałem tutaj z przypadku. Bardzo się cieszę, że nastąpiła taka sytuacja i zamierzam ją wykorzystać. No właśnie, mówisz, że byłeś w treningu, że to wszystko to nie jest przypadek. Jeszcze trener Jakubek sam polecał, żebyś brał tę walkę. Rzeczywiście czujesz, że tutaj, jeśli chodzi przynajmniej o te Twoje przygotowanie, no jest to wszystko na tym najwyższym, najlepszym poziomie, jaki może być w tym momencie? Myślę, że jeszcze nie. Myślę, że jeszcze mam sporo do zrobienia ze swoją formą i cały czas to jest MMA, to jest taki sport, w którym... Ale na ten moment, tak, no, przed tą walkę. No. Czuję, że to jest rzeczywiście max? Czuję się bardzo dobrze. Czuję się bardzo dobrze i psychicznie, i fizycznie. I dlatego też wziąłem tą walkę. I będzie czas się wyspać, jeszcze tak coś czuję, bo w tej nocy nie bardzo to się udało. No nie bardzo, ale mam nadzieję, że... Że będzie wszystko okej. Okay. Wiesz co, ja tylko się tak zastanawiam, bo myślę sobie, to wspomniałeś o trenerze Jakubku, mocna ekipa w ogóle, ty mówisz, że czterech Kacprów, poza jeszcze Kacprem Formerą, ale abstrahując od Kacprów, bardzo zacna ekipa, wiadomo, w waszym klubie jest. Z kim tam najmocniej tak gdzieś przed tą walką akurat miałeś okazję potrenować? No na pewno trenowałem z Krystianem Kaszubowskim, który przygotowywał się do ostatniej gali KSW. KSW, a jest jednak, wróciliśmy, bardzo dobrze. Dokładnie tak, więc z nim trenowałem z Bartkiem Leśko, który teraz jest akurat w Tajlandii, ale mieliśmy jeszcze okazję posparować. No i jest jeszcze Sławek Bryla, który też u nas trenuje. Jest jeszcze paru chłopaków, którzy też są dobrzy. No wiemy doskonale, co tam się dzieje w tym waszym klubie. Dokładnie. No, jeszcze mistrzowie KSW zresztą też u was są. Dokładnie tak, a myślę, że jeszcze nie wiecie, co tam się dzieje do końca tak naprawdę. Kiedyś miałem okazję być i bardzo mi się podobało, ja to tylko zawsze wracam, pyszną kawę piłem. Ten mi zrobił kawę, naprawdę znakomita była. Ja jeszcze nie piłem. A więc... widzisz, a ja miałem okazję. O, proszę. Myślę, że też kiedyś się tego doczekam, ale nie wiem kiedy. No właśnie, to życzę Ci tego, bo kawa bardzo dobra. Jeśli chodzi o te wszystkie kwestie z wagą związane, ten stres, który był w nocy i to wszystko, co się wydarzyło, pewnie
mnie troszeczkę gdzieś tam zamieszania wprowadziło. Ale co, tak paradoksalnie to, co się stało, pozwoliło szybciej tą wagę zrobić? W catchweightie walczycie. Tak, w catchweightie. No i zostawiłem sobie 2 kilo na dzisiaj, żeby jeszcze zrobić to rano, no ale niestety nie miałem możliwości, bo... A więc jednak. Nie miałem możliwości tego zrobić, dlatego, ale i tak włodarze podnieśli po prostu limit wagowy jeszcze... O 2 kilogramy. 2 kilogramy, więc z tego catchweightu zrobiło się jeszcze trochę więcej. No ale rano leżałem w szkole na materacu, przyjechał sędzia Michalak, zważył mnie i akurat to 2 kilo okazało się, że było dobrze, więc jestem dobrej myśli i właśnie tak może miało być. Ja tylko dodam, że byłeś w szkole nie dlatego, że masz jakieś dodatkowe zajęcia, tylko dlatego, że was stamtąd przeniesiono, tam was właśnie przeniesiono z hotelu, w którym wydarzyło się to tragiczne zdarzenie. Na szczęście, jeszcze raz to powtórzmy, nikomu nic się nie stało. To ja już kończąc tylko zapytam, w ostatniej chwili wzięta walka, ale pewnie gdzieś tam rywala sobie pooglądaliście. Pooglądałem z trenerem Jakubkiem, nie piłem z nim kawy, ale rywala oglądałem. No myślę, że Jacek to jest bardzo mocny przeciwnik, ale mam umiejętności, żeby go pokonać. No to zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Zobaczymy. Zobaczymy. Życzę Ci, żeby to była naprawdę dobra, udana walka i żeby z tego wyjazdu do Ostrowa Wielkopolskiego zostały wspomnienia również z występu, a nie tylko z tego, co się działo w hotelu. Ja też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo.